Moje biuro jest bardzo typowe. W zasadzie składa się z trzech elementów. Z jednej strony sporo jest zdjęć mojej rodziny, ponieważ rodzina to zawsze największa wartość. Od czasu do czasu te zdjęcia zmieniam, ale najczęściej są to zdjęcia, które dotyczą tego, co działo się kilkadziesiąt lat temu, ale również te aktualne, jeśli są jakieś zmiany, na przykład w mojej rodzinie, tak jak to się wydarzyło ostatnio, że mój syn się ożenił, zatem dochodzi do naszej rodziny jeszcze jedna osoba, ponieważ ma córkę, więc dochodzi kolejna osoba. To jest jeden element. Drugi to prezenty, które otrzymałem od różnych osób. To jest Matka Boska Karmiąca, a to jest Matka Boska, która została przywieziona z Watykanu. Taką sentyment jeszcze mam do jednej rzeczy, to jest medal z Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Ten medal zawsze leży na moim biurku. Z jednej strony przypomina mi, że polityka jest po części podobna do sportu, czyli jest rywalizacja, chociaż w sporcie dużo łatwiej, tam obowiązują dużo lepsze reguły, jest większe fair i sport jest może bardziej przewidywalny. W polityce niestety nie do końca jest to zawsze pewne. Kolejną taką częścią, do której przywiązuję wagę, są puchary, a to może związane z tym, że moje życie, moje hobby to jest sport. To są puchary, które otrzymałem, kiedy byłem marszałkiem. Do tego przywiązuję szczególną wagę. Kiedy przestałem być marszałkiem, pracownicy urzędu taki puchar mi przynieśli. Napisali, że jestem najlepszym szefem na świecie, chociaż byłem strasznie zaskoczony, bo wiem, że jako szef byłem bardzo wymagający i stawiałem bardzo wysoką poprzeczkę i może czego się przy okazji nauczyli, bo większość pracowników to ludzie niezwykle młodzi. Sporo tych pucharów jest również na drugiej szafie. Jeśli chodzi o literaturę, mam tą literaturę, najwięcej mam jej w domu, ale tutaj to trzymam taką, która czasami poprawia poczucie humoru. Kiedyś został opracowany taki poradnik marszałka województwa lubelskiego przez moich kolegów. To się czyta bardzo dobrze, bardzo szybko, w kilka osób można czytać, ma bardzo ciekawą zawartość i na pewno poprawia poczucie humoru i sprzyja większej relaksacji. A to, że czyta się bardzo szybko, to niech poświadczy o tym zawartość w środku. To jest z tych książek, do których szczerze mówiąc w urzędzie nie zaglądam, ale na wszelki wypadek ta książeczka jest również tutaj. I tutaj jest taki specyficzny, szczególny puchar, on jego nie jest specjalnie widoczny, ale ten puchar ma swoje zadanie. Jeśli się zdenerwuje, niesłusznie się zdenerwuje, to tam za każdym razem rzucam 100 zł. Tam jest co najmniej kilkaset złotych albo dużo więcej, ale było tam dużo, dużo więcej środków finansowych. Później to przeznaczenie tych pieniędzy jest nieco inne. Nie mogę ich wykorzystać, tych pieniędzy, na bieżącą swoją działalność. Najczęściej albo dzielę się tymi środkami z innymi ludźmi, albo przeznaczam je na inne cele. Do kamery nie chcę o tym mówić. Dziękuję.